Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj powiemy sobie na temat oddawania czci ołtarzowi. Po przyjściu do prezbiterium kapłan, diakon oraz usługujący oddają cześć ołtarzowi przez głęboki ukłon. Następnie kapłan oraz diakon, całując ołtarz, oddają jemu cześć. Jeżeli w czasie Eucharystii używa się kadzidła, kapłan wraz z usługującym mu diakonem okadza ołtarz oraz krzyż. Następnie zajmuje swoje miejsce w prezbiterium, czyli na miejscu przewodniczenia. Bardzo Wam dziękuję za Waszą wspaniałą uwagę. Zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania naszego kanału oraz do pozostawienia po sobie komentarza. Szczęść Boże i do zobaczenia.